ja mogę być tylko zadowolony ze zwycięstwa, no i chyba mimo wszystko z gry. Bo trzeba przyznać, że Drużyna jakoś zaczęła grać podaniami, zdobywała teren. Troszeczkę mała, że tak powiem, skuteczność, ale to w piłce chyba jest rzeczą normalną. I po prostu te cztery bramki, które padły, trzy nasze, plus jedna ta samobójcza, no. To było chyba maksimum to, co mogliśmy dzisiaj strzelić. No, zastanawia tylko niefrasobliwość w końcowych minutach gry. Wydaje mi się dobrze, że może dzisiaj dostaliśmy te dwie bramki, chociaż ta pierwsza była naprawdę dużej klasy i nie można mieć w ogóle żadnych pretensji do wyparły. Natomiast no, wspaniały strzał zawodnika z Radziąkowa. Natomiast druga bramka, no to niestety no, trzeba być bardziej czujny. I wydaje mi się, że jest to lekcja i dla drużyny, i przede wszystkim dla nas trenerów, że po prostu nie możemy być pewni. Gdziekolwiek będziemy grać, musimy tą pewność zachować do końca.